Cześć, witam tutaj Łukasz z Rodzice w biegu.pl. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić akcesoria, które są niezbędne moim zdaniem w wielu sytuacjach. Jak zobaczycie, zaraz pokażę Wam w przypadku używania wózka biegowego. Tutaj mamy wózek Thule Glide, ale akcesoria, które Wam pokażę, są kompatybilne również z wózkiem Thule Urban Glide, jak i również wózkami Thule Urban Glide 2, to są wózki najnowszej generacji Thule. Pokażę Wam, na co bym zwrócił uwagę, co jest dla mnie istotne jako rodzica w przypadku używania, żeby zwiększyć komfort Wam, jak również zwiększyć komfort dziecku, no i zapewnić mu, powiedzmy, dodatkowe atrakcje podczas biegania, podczas treningu. Po pierwsze mamy organizer. Ja sobie nie wyobrażam używania przyczepki, to jest również kompatybilne z przyczepkami rowerowymi, jak również z wózkami Thule Urban Glide, jak również z wózkiem Thule Glide, który mamy tutaj przed sobą. Montuje się go w banalny sposób, zaciskając dwa elementy, gdzie mamy tutaj po pierwsze kieszonkę na drobne rzeczy, żeby schować klucze, telefon. Dodatkowo przede wszystkim bidon, że my jak biegamy, spacerujemy, możemy sobie wstawić, nie wiem, na spacer idziemy, kubek z kawą ciepłą, również bidon do biegania. Dodatkowo tutaj mamy akcesoria, tackę dla dziecka, tak zwany snack tray. Jest to tacka, na której możemy dziecku zamontować i dodatkowo dziecko może sobie wstawić picie bądź dodatkowe przekąski. Mamy z jednej i z drugiej strony dwa elementy do mocowania tego typu rzeczy. W przypadku wózków Thule zaczepiamy od góry ramy i dodatkowo za ten metalowy element zaciskamy i proszę, mamy w ten oto sposób zamontowaną fajnie tackę. Super sprawa na drobne przekąski dla dziecka do zamontowania. Demontujemy w ten sam oto sposób, odchylamy, demontujemy i odkładamy. Dodatkowo dla nas jeszcze, jeżeli chcecie, powiedzmy, mieć jakiś drobniejszy element, to możemy zdemontujemy organizer, a to jest taki dosyć prosto wyglądający element, ale spełniający swoją rolę, ponieważ możemy zamontować sobie sam bidon pod kątem, który umożliwia nam wyciąganie w łatwy sposób i podczas treningu picie. Dodatkowo mamy oczywiście pałąk dla dziecka. Już pokazuję, jak montujemy. Tak jak zwracałem uwagę, dwa metalowe, dwa plastikowe, takie tutaj mamy trzpienie. Demontujemy z jednej strony. Już od wewnętrznej strony cyk, zaciskamy. Od drugiej strony robimy dokładnie w ten sam sposób, że wkładamy od góry, zaciskamy i wkładamy. Przekręcamy i pałąk. Pałąk jest o tyle fajny, że możemy go cyk, odchylamy, dziecko spokojnie wysiada. Jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie przyczepy wózka, istotnym elementem jest zapewnienie, szczególnie latem, komfortu, jeżeli chodzi o owady dla dziecka. Mamy tutaj mesh cover, osłona, która chroni moskitiera, która chroni dziecko w przypadku biegamy do lasu. Warto mieć pod wózkiem. Ja zawsze miałem w ten oto sposób wrzuconą moskitierę, wrzuconą folię przeciwdeszczową, że w przypadku awaryjnych jakichś tam sytuacji pogodowych wyciągamy, zaciągamy. Jest to wszystko spójne, zbieżne, bo tu naprawdę, jeżeli chodzi o tego typu akcesoria, ma wszystko naprawdę dopracowane na tip-top. Pokazuję, jak już montujemy. Już rzepy zakładamy to. Cyk. Z tej strony zaciągamy z jednej strony rzep, z drugiej strony rzep, naciągamy na daszek i od spodu, już pokazuję, od spodu naciągamy i zaciągamy, o, ściągnąłem już po prawie, o, w ten sposób zapinamy od dołu i tutaj trzeba mocniej po prostu naciągnąć i złapać w dwóch miejscach rzepami. W ten sposób mamy dziecko osłonięte maksymalnie i chronimy je w doskonały sposób. Demontujemy to w ten sposób, że rozpinamy rzepy. To jest chwila, moment, szybka reakcja nasza, a bezpieczeństwo dziecku jest naprawdę zapewnione. Cyk. I dodatkowo mamy osłonę przeciwdeszczową. Ciężko znaleźć zamiennik, ponieważ te elementy, jeżeli chodzi o firmę Thule, są naprawdę
No idealnie dopasowane. Jak widzicie, wszystko jest na swoim miejscu. W przypadku osłony przeciwdeszczowej mamy dodatkowo, zaraz pokażę, na bokach zapewnioną. Tutaj spinamy. Jeszcze mamy dodatkowe na bokach spięcia na rzepy. Cyk, cyk. I na ramę tutaj mamy z jednej i z drugiej strony. W przypadku moskitiery tego nie ma, natomiast tutaj w przypadku osłony przeciwdeszczowej warto na to zwrócić uwagę i spiąć tutaj w tym miejscu. Jak widzicie, wszystko jest skrojone na miarę i nie ma tutaj specjalnie przypadku, jeżeli chodzi o jakieś niedopasowanie. I od spodu spinamy i mamy idealnie osłonięte dziecko. Na te rzeczy na pewno bym zwrócił uwagę w przypadku doboru wózka. Zapraszam na naszą stronę internetową, wszystko jest do kupienia. Zapraszam też do naszego showroomu przymierzyć, sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda. I do zobaczenia na trasach biegowych. Dzięki.